Witam. Dzisiaj kolejny album Peter Lindberg i jego 10 kobiet. Ta pozycja ukazała się w roku 1996, więc ponad 20 lat temu. A Peter Lindberg, tu ciekawostka, urodził się w Lesznie w roku 1944. Ale zaczynajmy. Jego pierwszą kobietą w tym albumie jest supermodelka Naomi Campbell. Tutaj mamy właściwie wszystkie supermodelki z lat 90. i 80. Tu kolejna, Helena Christiansen. Co ciekawe, w tym albumie, mimo że mamy supermodelki, to Lindberg nie ucieka się do jakichś takich tanio seksownych fotografii, ani nie epatuje w żaden sposób seksem, są one raczej bardziej stonowane, więcej w nich atrakcyjnych portretów, kolejna to Cindy Crawford, niż rzeczywiście takich obrazków, które podpisują się w historię sex sells, czyli sprzedaż za pomocą seksownych zdjęć. Tutaj są super portrety, na przykład Lindy Ewangelisty, ten mi się bardzo podoba. Zbliżenia, detale, te modelki wyglądają na każdym zdjęciu zupełnie inaczej. To trochę na pewno zasługa modelek, ale przede wszystkim Petera Lindberga. Cały album jest oczywiście czarno-biały. Mamy świetne portrety, no, proszę, niektóre niby nieostre, ale to taka nieostrość celowa, bardzo teatralne w większości wypadków. Peter Lindberg znany jest z tego, że chciałby i zawsze się tak stara, żeby jego zdjęcia wyglądały jak kadry z filmu. A oto gwiazda tych czasów, tych lat, Kate Moss. Tutaj mamy jej studiowane i niestudiowane portrety. Mamy Tatianę Patis, też tu bardzo piękny portret. No, Peter Lindberg, można by powiedzieć, specjalizuje się właśnie w tego typu zdjęciach nieoczywistych, czyli pokazywanie supermodelek w taki sposób, żeby nie było na pierwszy oko widać, że to supermodelka, tylko czasami zwyczajna dziewczyna, jak tutaj na zdjęciu Claudia Schiffer, top modelka tamtych czasów. Także Christy Turlington, tutaj świetnie sfotografowana. Nie zawsze można rozpoznać dziewczyny, tak tu są przebierane i popozowane. No i ostatnia, Amber Valletta. To naprawdę jeden z moich ulubionych albumów fotograficznych. Można się na nim uczyć, jak fotografować kobiety. Dziękuję za uwagę.